Niedaleko Lipnicy Murowanej leży Nowy Wiśnicz, kolejna miejscowość na trasie naszej wycieczki po ziemi tarnowskiej. Nowy Wiśnicz, lokowane jako miasto w 1616 roku, był w XII wieku wsią klasztorną. W XIV wieku został własnością rodu Kmitów, a następnie Lubomirskich. Prawa miejskie miejscowość utraciła w 1934 roku i odzyskała ponownie w 1995 roku. Przejeżdżamy przez rynek z zabytkowym ratuszem zbudowanym w latach 1616-1620 w stylu wczesnobarokowym przez Stanisława Lubomirskiego według projektu architekta Macieja Trapoli. Nad miastem góruje zamek wzniesiony przez Jana Kmitę w połowie XIV wieku. Zamek Kmitów jest w programie wycieczki i zostanie pokazany w oddzielnym filmie. Pierwszym punktem w programie miał być dom Jana Matejki, zwany Koryznówką, ale okazało się, że nie jest dostępny do zwiedzania. Pozostało nam jedynie obejrzenie z zewnątrz tego dworku, w którym się mieści niewielkie muzeum Jana Matejki. Pojawiły się już mury zamku. Dom Jana Matejki znajduje się w jego pobliżu. Niewielki parterowy dworek zbudowała w 1863 roku po wielkim pożarze Nowego Wiśnicza rodzina Serafińskich. Jan Matejko, jeszcze jako uczeń Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, zaprzyjaźnił się z tą rodziną i często tu gościł. Ponadto właściciel Koryznówki, Leonard Serafiński, ożenił się z siostrą Jana Matejki, więc były to relacje rodzinne. Matejko tu nie tworzył, lecz raczej wypoczywał. W ogrodzie stoi popiersie wielkiego malarza. Muzeum Jana Matejki zostało otwarte w 1981 roku. Jest zarządzane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Dworek jest jednak nadal własnością rodziny Serafińskich, którzy mieszkają w jego wydzielonej części.